Targi w Barcelonie to najlepsze miejsce do prezentowania najambitniejszych prototypów telefonów. Jedną z ciekawszych propozycji pokazało ZTE. Ich wizja jest niezwykle ciekawa, ale nie mielibyśmy nic przeciwko, aby wszystkie przyszłe smartfony oferowały podobne możliwości. ZTE Gigabit Phone, bo tak brzmi robocza nazwa urządzenia, robiłby wrażenie i bez swojego głównego atutu, czyli możliwości obsługi sieci 5G. Chińczycy w swoim projekcie umieścili w środku rewelacyjny procesor Snapdragon 825 z 8 rdzeniami i taktowaniem 2,2 GHz, a jego moc wspierać ma dodatkowo układ Adreno 540. Urządzenie z pewnością będzie więc działało szalenie płynnie, ale i tak w centrum naszej uwagi znalazły się prędkości, z jaką Gigabit Phone jest w stanie pobierać pliki. Jak zresztą sama nazwa wskazuje, będzie to gigabit na sekundę. Fenomenalny wynik jest możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów LTE. Sam ZTE Gigabit Phone zdolny jest także ponoć do nagrywania wideo 360 stopni, możliwego do wykorzystania w VR, materiałów w 4K, a także do natychmiastowego wysyłania zapisanych danych do chmury. Koncept szalenie intrygujący, ale zapewne nigdy nie trafi na rynek w identycznej formie. ZTE zapowiedziało, że traktuje urządzenie bardziej jako bazę do dalszych badań nad wykorzystaniem sieci 5G. Trzymamy kciuki za to, aby efekty były równie spektakularne.